Ksiądz Louis Vogel. Moje świadectwo. Od religijnego dogmatu do wiary biblijnej. List 10. Szanowny, kochany księże proboszczu, dopiero teraz przypomniałem sobie, że w gruncie rzeczy nie podziękowałem księdzu specjalnie za ten podwójnej objętości list, w którym odpowiedział mi ksiądz na wszystkie moje pytania. Jeśli chodzi o objętość, to ostatni list księdza również można by prawie uznać za podwójny. Jego treść jest dla mnie jeszcze niezupełnie przejrzysta, chociaż jawnie prawdziwa. Ten księdza własny wiersz nastraja melancholijnie. Straszny jest opis choroby księdza. Jeśli dobrze rozumiem, to odpowiedzi skierowane do kanonika i ojca redemptorysty wskazują, że stale pogłębiające się wątpliwości księdza w gruncie rzeczy jeszcze się pogłębiły przez wypowiedzi tych panów i ich pozbawioną podstaw teologię i uczynkowość? Słusznie ksiądz pisze o rwetesie podnoszonym w Alzacji z powodu świętej Teresy i o odpustach jubileuszowych. Objaśnienie księdza obu listów Piotrowych ucieszyło mnie, przeraziło, zasmuciło, oburzyło. Nie jestem w stanie opisać, co się we mnie działo. Rozumiem teraz, że ksiądz nie miał zahamowań z powodu prawdy, tylko ze względu na mnie. Gdyby katolicka ludność wiedziała to wszystko, to wyruszyłaby z kijami. Piotr napisał te święte teksty tak jak Paweł, więc dlaczego się je przed nami ukrywa? Wtedy jednak nie można już by mówić, że był on papieżem, pierwszym papieżem. Nie ma tam mowy o żadnych sakramentach, o świętych, o Królowej Niebios, o czyśćcu. No proszę, jak to jest możliwe? Nic na temat chrztu, ostatniego namaszczenia, spowiedzi, nic na temat celibatu, ordynacji księży, odpustach, kongregacjach, klasztorach, świętopietrzu? Oburza mnie takie wprowadzanie w błąd w tak ważnych sprawach. Teraz rozumiem, dlaczego nie daje się nam do ręki Biblii. Najpierw wplata się te rozpustne bajki w Stary Testament i to jako natchnione przez Ducha Świętego, a potem zabrania się czytania Biblii, bo znajdują się w niej rzeczy gorszące, które Kościół katolicki sam do niej włączył. Zabrania się, bo istnieją wszelkie powody, aby ukryć przed oczyma katolików rozdział 23 Ewangelii Mateusza i oba listy Piotra. Tak ogłupieni, jak jesteśmy, mielibyśmy jednak dość rozumu, by zrozumieć Piotrowe listy i wyciągnąć z nich wnioski bez pomocy księdza i profesora teologii moralnej. Niech się dzieje, co chce. Widzę przed sobą jasno moją drogę, wiem, dokąd nie będzie już prowadziła i dokąd poprowadzi. Użyte przez księdza porównanie do pierwotnej firmy, która z powodu działalności pewnych ludzi stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest niezrównane. Mówi wszystko, pełną prawdę w najdoskonalszej formie. Teraz mam już tylko jedną prośbę. Proszę mi coś opowiedzieć o życiu zboru księdza, o życiu kościoła takim, jakie ksiądz sobie wyobraża na podstawie Biblii. O ile sobie dobrze przypominam, przyrzekł mi to ksiądz w swoim pierwszym liście. Teraz interesuje mnie to bardzo. Jak kształtuje się życie wiary jednostki i zboru? Czy ksiądz śpiewa? Ale chyba nie po łacinie. Dziękuję najserdeczniej, kochany księże proboszczu, za życzliwość i poniesiony trud. Bardzo proszę o wybaczenie, jeśli z braku doświadczenia i wiedzy o prawdzie biblijnej oraz w stanie rozdrażnienia, niekiedy spowodowanego przez osoby trzecie, często zwracałem się do księdza gwałtownie i prawie obraźliwie. Bardzo proszę wybaczyć mi. Nigdy nie odmówił mi ksiądz odpowiedzi. Prawda została zbadana. Oby Bóg, oby, jak ksiądz z pewnością by powiedział, Pan Jezus błogosławił księdza w służbę i dał mu zdrowie. To jest coś wspaniałego, móc tak podróżować, ewangelizując i zwiastując Słowo Boże wszystkim spragnionym. A w dodatku mieć jeszcze w domu, w mieście Zwingliego, swoją własną kochaną parafię. Jakaż piękna praca, jaka pociecha dla księdza, jakie błogosławieństwo Boże. Raz jeszcze serdeczne dzięki za wszystko. Oby nasz Ojciec w niebie błogosławił księdza i prowadził go dalej na chwałę Jezusa i dla zbawienia dusz. Wdzięczny i oddany dr M. 10. Odpowiedź. Drogi panie doktorze M., dziękuję bardzo za miły list.
chętnie udzielę Panu informacji na temat życia wierzących w zborze itd. Jak wygląda prawdziwa parafia wierzących, a więc prawdziwych chrześcijan, znajdzie Pan opisane w Dziejach Apostolskich. Nie ma tam księdza czy kaznodziei wyposażonego w urzędowe pełnomocnictwo, wydane przez kogokolwiek innego poza Chrystusem. Nie ma sakramentów, ani kościoła nauczającego i kościoła słuchającego itd. Tam jest tak. Ja, człowiek, poznaję stopniowo, że jestem grzesznikiem obarczonym grzechem pierworodnym i osobistymi grzechami. Poznaję, że religijna społeczność nie może mi pomóc, nie może odpuścić mi moich grzechów. Dzięki studiowaniu Pisma Świętego widzę natomiast, że Bóg pomyślał o moim zbawieniu dotykając karą Jezusa za winę nas wszystkich, Izajasza 53:6. I wtedy błagam Jezusa ukrzyżowanego, wyznaję Mu wszystkie swoje grzechy, proszę Go usilnie o wybaczenie, proszę, by mnie obmył swoją krwią, którą przelał na krzyżu również za mnie. W ten sposób przez Jezusa jestem pojednany z Ojcem w niebie, jestem dzieckiem Bożym, mam nowe serce i nowego ducha. Odkąd zostałem oczyszczony krwią Jezusa, mieszka we mnie Duch Święty. Odtąd On jest autorytetem kontrolującym moje sumienie. Teraz jako dziecko Boże zaczynam wzrastać, staję się lepszy. Umieram grzechowi i grzesznym przyzwyczajeniom. On również ukazuje mi, gdzie mogę służyć, prowadząc innych do Jezusa, do ofiary na krzyżu. Tam, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni jako dzieci Boże, tam już jest zbór, już jest uosobione ciało Jezusowe. Tam więc zgromadzone dzieci Boże jako ciało Pana mogą święcić wieczerzę Pańską, to znaczy wspólnie dziękować Panu za Jego śmierć krzyżową, za zbawienie. Razem prosić Pana o błogosławieństwo w pozyskiwaniu nowych dusz. Nie dla naszego zboru, ale dla Niego. I jest wszystko jedno, czy te dusze zostaną później u nas, czy też będą gdzie indziej. W taki sam jednak sposób zjednoczone z takimi samymi dziećmi Bożymi. Do szkoły niedzielnej rodzice uczęszczający na nabożeństwa oddają swoje dzieci, aby w tym czasie wierzące dziewczęta lub młodzi ludzie objaśniali im stopniowo Biblię, a zwłaszcza by poznały i nauczyły się rozumieć sprawiane przez Pana cuda i wcześniej się dzięki temu nawróciły i przyszły do osobistej wiary. Nabożeństwo niedzielne rozpoczyna starszy modlitwą, a zbór radośnie śpiewa. Jest to modlitwa o duchu, cudowne pieśni, na przykład: Jezu, zbawco mojej duszy, do swej piersi przytul mnie. Śpiew zboru jest czymś cudownym, bez czego nie mógłbym się obyć. Potem następuje kazanie. Są trzy rodzaje kazań. W niedzielę rano dla wierzących, którzy znają już Pismo trochę albo dobrze. W niedzielę wieczorem jest to raczej ewangelizacja dla ludzi tego świata, aby mogli stać się dziećmi Bożymi, a więc sięgamy do początków nauczania. A w czwartkowe wieczory mamy godziny biblijne dla wszystkich, podczas których objaśnia się tekst jednej księgi po drugiej, według ich kolejności w Starym i Nowym Testamencie. Tak robimy u nas, w naszym zborze Patmos w Zurychu. Tworzyło się to stopniowo, moimi skromnymi siłami i służbą. Oczywiście można organizować wszystko inaczej, tak jak to będzie najkorzystniej dla mieszkańców miasta czy wsi, w porze zimowej czy letniej. Mamy też jeszcze godziny przyjęć w lokalu zgromadzenia, dokąd w określone popołudnia między 14 a 17 może przyjść każdy, bez uprzedzenia, nie podając nazwiska ani adresu i spytać o radę. Bywało tam już wielu katolików, protestantów, a nawet Żydów. A do mnie, do domu, po prywatną poradę, zgłaszał się już nie jeden ksiądz przyjaciel, potajemnie, jak Nikodem. Jeżeli młodzi ludzie, wierzący, chcą się pobrać, to jak wszyscy zawierają najpierw ślub cywilny przed władzami, a potem następuje coś w rodzaju kościelnego ślubu.
zbór modli się za młodą parę, błagając wspólnie o łaskę Pana. Dla obojga, dla ich rodziców, dla czekających ich zadań itd. Również przy tej okazji śpiewa się głośno i radośnie. Nie ma żadnego przewracania oczami, spuszczania głowy, klękania, świątobliwego pochrząkiwania, stuły, ołtarza, nie ma. Nie ma świadectwa ślubu ani rachunku. Wszystko przebiega normalnie, a panna młoda dostaje od nas nawet piękny bukiet kwiatów. Chorzy leżący w domu czy w szpitalu odwiedzani są regularnie przez starszego, kaznodzieję. Jeżeli ktoś z członków zboru umiera, to podczas pogrzebu dziękuje się Bogu za wszystko, co czynił za życia tej zmarłej osoby. Wtedy również zwiastuje się Słowo Boże, aby ukazać żyjącym żałobnikom, jak mogą zostać dziećmi Bożymi, zanim umrą. Nie odprawianie kosztownych mszy po śmierci, ale jeszcze za życia wyciągnięcie ręki do Pana. Na pogrzebie nie ma księdza w ornacie, nie ma czerwono ubranych ministrantów ani chorągwi, krzyża, wody święcone itd. Są przyjaciele, w swoich zwykłych ubraniach i starszy, również normalnie ubrany. Nie ma też kolekty, rachunków. Mówimy tylko: Panie, uratuj wszystkich uczestników pogrzebu. Spraw, aby zaczęli pokutować. Pomóż im również, jak pomagałeś drugiemu zmarłemu w Tobie bratu, gdy żył. Dzięki Ci, Panie, za wszystkie dary łaski, za Twoją wierność, cierpliwość, którymi obdarzałeś go aż do godziny śmierci jego. Jeżeli w którejś z naszych rodzin przychodzi na świat dziecko, to nie jest chrzczone, ale przynosi się je Panu w ofierze, tak jak ofiarowany był Pan Jezus. Ojciec i matka przychodzą z dzieckiem do zboru i ewentualnie po nabożeństwie modlimy się specjalnie za dziecko i rodziców, prosząc, by wcześniej stało się własnością Chrystusa, a tymczasem życie Jego było chronione i tak dalej. W naszym zborze wprowadziłem też spotkania z młodzieżą, na które mogą przychodzić wszyscy młodzi ludzie, również narzeczeni i małżeństwa, w wieku od 15 do 30 lat. Omawiamy wspólnie którąś z ksiąg Pisma Świętego. Każdy może głośno i swobodnie stawiać pytania i wyrażać swoje zdanie na tematy biblijne. Są to dla mnie najradośniejsze przeżycia. Padają tam pytania w rodzaju tych, które Pan przedtem zadawał, Panie doktorze. Tylko niekiedy jeszcze drażliwsze i ostrzej sformułowane. Ci młodzi ludzie chcą wiedzieć, co w ich religii, katolickiej, protestanckiej, żydowskiej, jest prawdą, a co fałszem. Wielu z nich, bardzo wielu, przyszło do wiary, do Jezusa w młodości, a nie dopiero wtedy, gdy byli już ruiną. W naszym zborze mamy nawet własny śpiewnik z 365 pieśniami. Około 80 dane mi było ułożyć samemu. Niech Pan kiedyś przyjedzie do Zurychu, Panie doktorze. Zaśpiewamy Panu kilka takich pieśni, które z pewnością sprawią Panu radość. Są to pieśni modlitewne. Jest to, drogi Panie doktorze, zbór biblijny, biblijna parafia, taka jaka być powinna. Niech Pan przeczyta w związku z tym Dzieje Apostolskie i moją broszurę. Piszę ten list, podczas gdy toczy się II wojna światowa. Jakże jestem wdzięczny, że z powodu odejścia z kościoła katolickiego musiałem z natury rzeczy opuścić również moją ukochaną Alsację. Dziś mówię, wolno mi było opuścić. Jakże droga mi jest moja ojczyzna. Tak wiele już wycierpiała. A co ją jeszcze czeka? Czy moi kochani koledzy nadal politykują? Z pewnością już nie, ale nie dlatego, że poznali wolę Pana, tylko pod presją brutalnej siły z zewnątrz. Musieli więc zrezygnować, ale być może niczego się przez to nie nauczyli. Ci kochani przyjaciele. Być może wojna odebrała im również oszczędności i pozbawiła poborów? Jakie to smutne, podwójnie smutne, bo muszą to znieść, przymuszeni jako niewolnicy. Ale być może państwo znów będzie mogło niedługo dobrze opłacać swoje sługi. Co jest gorsze? A ja, chociaż nie zasłużyłem na coś lepszego, siedzę tu w spokoju. Mam mimo wojny swój chleb powszedni. Nie z kasy państwowej, ale z łaski Pana. Jakże dobry jest Pan i jak wierny. Czy moi dawni koledzy pomyśleli może o tym sami? Może myślą o mnie?
Moi kochani parafianie pamiętają z pewnością to, co często mówiłem. Na naszą kochaną Alzację przyjdą jeszcze ciężkie czasy. Muszą przyjść, aż lud i hierarchia nauczą się szanować Biblię. Czy żyją jeszcze moi drodzy współbracia z seminarium duchownego, z którymi byłem na uniwersytecie? Razem składałem egzaminy i z którymi mieliśmy wspólne ideały. Czy żyją jeszcze ci drodzy przyjaciele i ideały, czy też ideały stały się idolami? Czy żyją jeszcze wszyscy moi kochani parafianie, a ci, którzy już umarli czy umierali, zawierzywszy ofierze śmierci złożonej przez Jezusa? Tylko Pan to wie. Czy nie powinienem był lepiej wykorzystać czasu spędzonego w parafii? Czy nie powinienem był jeszcze więcej mówić o Biblii moim drogim kolegom? Tylko Pan to wie. Oni być może nie braliby mnie wtedy poważnie. Być może zostałbym wypędzony przez władze diecezjalne jako złoczyńca. Ale nie. Znowu dzięki łasce Pana mogłem wystąpić sam. Sam porzucić nieboski system za pomocą listu poleconego z dnia 13 maja 1929 do Monsignora R. Mogłem sam oddzielić grubą linią przeszłość od przyszłości, posłuszeństwo ludzkim dogmatom od posłuszeństwa Słowu Bożemu. A teraz, kochany panie doktorze, niech mi pan wybaczy, że niekiedyś obchodziłem się z panem niezbyt delikatnie, dążąc z zapałem do prawdy. Dziś rozumie pan mnie już dobrze. Lekarz również nie może robić długich ceremonii, gdy trzeba wyciąć głęboko umiejscowiony ropny wrzód, nim będzie za późno. Jeśli nawet pacjenta to boli, jeśli wzdryga się i sprzeciwia, chodzi o uratowanie mu życia. Serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich moich drogich znajomych parafian, przyjaciół, krewnych. Do dziś kocham ich bardzo i często myślę o nich w modlitwie. Na zakończenie chcę panu jeszcze opowiedzieć coś podnoszącego na duchu. Coś do śmiechu i coś do płaczu. Jako przyjaciel przyrody i zwierząt miałem w swoim gospodarstwie na plebanii również króliki. Dawały mi wiele radości. Często, gdy byłem smutny i nie byłem w stanie nic ludziom powiedzieć, przyglądałem się harcom młodych królików i ich troskliwej matce. To było po prostu piękne. Zapominałem na chwilę o sobie samym, swoich kłopotach, swojej przyszłości. O całym świecie z jego niespokojną krzątaniną. Tak, w tych niedobrych dniach, latach smutku i udręki, króliczki były mi wielką pociechą. Miałem za sobą całe godziny wytężonej pracy umysłowej aż do utraty tchu. Studiowałem Biblię miesiącami i latami. Musiałem mieć jakieś wytchnienie i dawały mi je moje kochane króliki. Ogromnie zajmowało mnie ich życie, to jak się pożywiały, cieszyły, jak były pięknie ubrane. Często z wielkiej radości dawałem im za dużo żarcia, zbyt wiele dobrych kąsków naraz, a jak taki kochany towarzysz zachorował, to musiałem go leczyć. Podczas tych wszystkich zajęć, których jako przewielebny ksiądz absolutnie się nie wstydziłem, coraz głębiej przekonywałem się, że większość zwierząt pod wieloma względami jest lepsza od człowieka. Wszystkie zwierzęta mają swoje własne piękne odzienie. Piękne i w dodatku przyrośnięte. Nie potrzebują spódnic, płaszczy od deszczu, płaszczy zimowych, nie mają puderniczek ani czerwonej szminki. To tylko człowiek, tak zwany król stworzenia, którym był dawniej przed upadkiem Adama, jest żałosnym nieborakiem i rzeczywiście musi się wstydzić swojej nagości. Żeby temu zapobiec, kradnie lisowi futro, owcy wełnę, jagniętom astrachańskim skórę, i to natychmiast, gdy się urodzą. Pawiowi pióra. Nic, co jego własne, nie jest piękne. Od pokoleń stroi się w cudze piórka, jakże głęboko upadł człowiek. I w pysze swojej nawet nie widzi, że każdy kot i każda mysz piękniej są przyodziane niż on sam, zezwierzęcony człowiek. Tak, moje kochane króliki, a co dopiero moje kochane akwarium z żywo poruszającymi się rybami z Amazonki. Pyszne smyki, a jak wspaniale ubarwione. Jeszcze piękniej niż ptaki. Nigdy nie widziałem chwały i wielkości Boga tak dobrze i ze szczegółami jak w akwarium. Zmęczony studiami siadałem przed akwarium i przyglądałem się życiu i poczynaniom ryb. Patrzyłem, jak rosną wodorosty,
Widziałem nowonarodzone rybki, jak siadały na liściach roślin, aby odpocząć w bezpiecznym miejscu. Cudowne. Bóg jest wielki. Stworzenie cierpi wprawdzie z powodu grzechu człowieka, mimo że jest bez winy. A jednak las jest tak spokojny, zwierzęta tak piękne, łąki tak wspaniałe, śpiew ptaków tak czarujący. Ileż nauczyłem się, patrząc na akwarium. Podsłuchiwałem tajemnice przyrody. Ona nie mówi na jarmarkach. Bóg też nie. A już zwłaszcza na religijnym jarmarku. A wie pan, kochany panie doktorze, że w Piśmie Świętym jest mowa o głębinowym akwarium powstałym z mocy Bożej, w którym 2 miliony ludzi mogło oglądać w bezpośredniej bliskości i bez szklanej przegrody wszelakiego rodzaju ryby morskie, delfiny, rekiny, potwory morskie? Napisane jest to w drugiej księdze Mojżeszowej, 14:21-31. Interesująca wzmianka Boża na ten temat znajduje się też w księdze Amosa, 9:3. Urlopu nie brałem. Nie miałem pieniędzy i zresztą dokąd miałbym pojechać? Niekiedy wybierałem się na 2-3 dni do Bazylei, do ogrodu zoologicznego. To było świetne. Zwierzęta są naprawdę bardziej interesujące od wielu ludzi. Oczywiście żal mi było, że są zamknięte, ale dzięki temu mogłem je obejrzeć z bliska. Nawet drapieżniki bardzo kochają swoje małe, a samice drapieżników są wręcz idealnymi matkami. Gdy tylko było to możliwe, jechałem do Zurychu. Bardzo mnie tam ciągnęło. Szedłem nad jezioro i przyglądałem się mewom i kołyszącym się stateczkom. Cóż za rozkosz! Były tam nawet dzikie kaczki. Pierwszy raz widziałem też lecące łabędzie. Majestatyczne! Potem wracałem do domu. Pełen radości, melancholii. Zniechęcony, nieszczęśliwy, a jednak zadowolony. Stałem tak kiedyś, było to w roku 22 czy 23, w Bazylei, na placu katedralnym i z góry patrzyłem na Ren. Przewoźnik pływał promem tam i z powrotem, tam i z powrotem. Ten miał dobrze, był wolnym człowiekiem. Ja widziałem, jak gmach mojej wiary rozpada się z trzaskiem i mimo pilnego wczytywania się w Biblię nie znajdowałem rozwiązania. Byłem niewolnikiem ceremoniałów, które były dla mnie coraz bardziej pozbawione treści. Widziałem, jak wycieka z nich wartość i wkrótce nie posiadałem nic więcej oprócz nieszczęśliwego serca. Postawiłem, jak to się u nas mówi, wszystko na jedną kartę. Stłumiłem wszystkie swoje talenty, by służyć Jezusowi. A teraz z każdym dniem widziałem wyraźniej, że wcale Mu nie służę, że sakramenty wcale nie mają mocy. Sakramenty, w które nadal musiałem wierzyć, albo wierzyć chciałem, mimo narzucających się wątpliwości, że ustanowione są przez Niego. I teraz ta jedyna karta wysunęła mi się z ręki i wiatr uniósł mi ją daleko. Wszystko, co dotychczas miało dla mnie wartość, jak piasek, przesypywało mi się między palcami. Z takimi myślami w sercu, rozgoryczony, niezrozumiany, otoczony ciemnością, siedziałem tam na górze, na placu katedralnym w Bazylei i cicho płakałem. Miałem nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy, że nie nadejdzie żaden znajomy. Wciąż spoglądałem na tego przewoźnika i bardzo mu zazdrościłem. Czy miał powody, by być szczęśliwym, by żyć i pracować? Myślałem sobie. Prawdopodobnie nie wiodło mu się w tym względzie lepiej niż mnie, tylko że zapewne nie martwił się tak nieopłacalnymi sprawami duchowej natury. W każdym razie wtedy w Bazylei zazdrościłem temu przewoźnikowi. Byłem głęboko wstrząśnięty i zupełnie chory z płaczu. Czy też on jeszcze żyje? Czy znał Zbawiciela? Czy znalazł go przed śmiercią? Od tego czasu, drogi panie doktorze, upłynęło wiele lat. W tych latach znalazłem Pana Jezusa, drogę, wewnętrzną radość. Pokładam nadzieję w Panu Jezusie i Jego Słowie. On nigdy nie opuszcza tych, którzy do Niego należą. Tych nie opuszcza nigdy. Tymczasem wybuchła II wojna światowa. Nowe brzemię spadło na narody. Śmierć zbiera żniwo, kosi młodych ludzi po obu stronach, jak trawę. Ale oni nie są trawą. Oni warci są wieczności. Czy tym milionom już skoszonych ukazano na czas Zbawiciela? Czy znają go ci, którzy muszą umrzeć jutro? Których śmierć skosi jutro o świcie za pomocą wszelkiego rodzaju broni?
Biada tym, którzy krzyżową śmierć Chrystusa zastępują sakramentami, którzy wiarę w Jezusa ukrzyżowanego zastępują uczynkowością i własnymi metodami zbawienia. Biada im! Błogosławieni ci wszyscy, którzy poznali Jezusa, czytając Pismo Święte, którzy zawierzyli Mu na podstawie Jego śmierci i zmartwychwstania. Błogosławieni ci wszyscy księża i kaznodzieje, którzy zwiastują Ewangelię w nieokrojonym kształcie, w pełni mocy jej prawdy, zdolnej zbawić, uszczęśliwić na wieczność całą. Błogosławieni! Kończąc, chciałbym Panu, drogi Panie Doktorze, zdradzić rzecz najważniejszą w tym wszystkim. Wszystkim, co miałem Panu w ogóle do powiedzenia. Najcudowniejsze w historii mojego nawrócenia jest to, że do biblijnej wiary doszedłem zupełnie sam dzięki studium nad Pismem Świętym, bez apokryfów. Nie miałem przyjaciół, którzy by mi pomogli, objaśnili, albo jeśli ich miałem, to nie mogliśmy się zrozumieć. Tylko studiowanie Słowa Bożego wyprowadziło mnie stopniowo z błędów katolickiego systemu kościelnego do poznania pełnej prawdy biblijnej. Gdyby Pan St. nie zwrócił mojej uwagi na Biblię Elbefelską, a więc tłumaczenie bez apokryfów, to najprawdopodobniej nigdy nie doszedłbym do wiary, a to byłaby dla mnie katastrofa na wieczne czasy. Ale kiedy już posiadłem tę uszczęśliwiającą wiarę, naszły mnie ponure myśli, czyżbym sam jeden znalazł prawdę, a nikt więcej na całym Bożym świecie nie zna jej? Niemożliwe! Tak, ta myśl na nowo wtrącała mnie w zwątpienie. Ale wtedy zaczęło się coś cudownego. Gdy już sam byłem wierzący, zacząłem poznawać przyjaciół z bliska i z daleka, wierzących. Kościół katolicki nazywa ich pietystami, u których rozpoznawałem tę samą wiarę. Nagle zobaczyłem, że jest wielu wierzących w Niemczech, później, że jest ich wielu w Szwajcarii i że tysiące żyją w Anglii. Przeważnie byli to ludzie, których przodkowie bywali przez katolicki kościół torturowani i paleni jako pietyści. Bóg Pan objawił się więc w najcudowniejszy sposób, każąc mi w moim osamotnieniu odnaleźć przez studiowanie Biblii i modlitwę dokładnie tę samą biblijną prawdę, która w pierwotnym chrześcijaństwie z czasów Dziejów Apostolskich była dobrem powszechnym. Tę samą prawdę, która męczennikom pierwszych stuleci chrześcijaństwa dawała siłę do chowania wierności biblijnej wierze. Tę samą prawdę, która w czasach reformacji ożywiała wielu bohaterów wiary. Tę samą prawdę, którą poświadczali również reformatorzy, jeśli nawet po części niecałkowicie ją przeniknęli lub stawali w połowie drogi. Tę samą prawdę, która torturowanym przez inkwizytorów dawała spokój i zwycięstwo nad nikczemnymi, religijnymi oprawcami. Czyż Bóg, Pan, nie jest wielki? Czyż nie jest dobry? Czy nie jest wierny? Jeszcze dziś jawi mi się ta łaskawa dłoń Boża tak ogromna, niepojęcie wielka i święta. Jakże byłem szczęśliwy, widząc, że wielu ludzi od dawna już posiadło na własność to, co ja w samotności otrzymałem tylko dla siebie samego. Jakże byłem uradowany, że jestem przy zdrowych zmysłach, że nie oszalałem, że nie muszę wyobrażać sobie, że tylko ja jeden posiadam coś, czego nie ma żaden inny człowiek. Nie. Ja pojąłem tylko teraz to, co setki tysięcy innych ludzi już miało i ma, co dawało im siłę pójścia na męczeńską śmierć. Pan dał mi najpierw uwalniającą prawdę, a później pokazał mi braci i siostry w wierze blisko i daleko. Cieszy mnie również, że doszedłem do wiary nie dzięki ludzkim słowom, nie dzięki kaznodziejom i księżom. To byłoby normalne. Ale jeszcze wspanialej jest dojść do wiary zupełnie samemu, wyłącznie dzięki Pismu. Jeżeli na podstawie Słowa Bożego mogę poprowadzić innych ludzi do Jezusa, cieszę się. Ale jeżeli ktoś beze mnie zupełnie sam dojdzie do Niego dzięki studiowaniu Biblii i modlitewnie, to znaczy, że poprowadzony był jeszcze lepiej. Patrząc w górę ku Panu i Zbawicielowi, ku Ojcu w niebie, który nam w Chrystusie dał tak wspaniałe zbawienie, mogę na zakończenie uczynić już tylko jedno.
dziękować, że jeszcze na czas przyszedłem do Jezusa, że moje całe niepodzielne zaufanie położyłem w czasie łaski, w Jezusie ukrzyżowanym, teraz, u Ojca, uwielbionym. Stało się to wprawdzie bardzo późno, miałem 39 lat, ale jeszcze nie za późno. Dziękować, że jak sam Piotr pisze, zostałem wykupiony nie srebrem albo złotem, a więc nie przez sakramenty, nie przez uczynki zakonu, chrzest, spowiedź, ale odkupiony drogą krwią baranka z Golgoty. Dziękować za Słowo Boże dziś jeszcze ma moc dawania życia i prowadzenia do Jezusa. Dziękować, że Słowo Boże dziś jeszcze ma moc dawania życia i prowadzenia do Jezusa. A teraz, Panie doktorze, sprawię Panu radość, bo mogę o naszym rzymskim kościele powiedzieć coś bardzo pocieszającego. Na samym początku napisałem Panu, że nie wypowiadam walki swemu macierzystemu kościołowi i tak niech już pozostanie. Wprawdzie często miałem trudności z wyeliminowaniem z mechanizmu nauczania piasku, czyli sakramentów, kultu świętych, kultu zmarłych, tradycji i przyczyniającej się do zbawienia uczynkowości, padły ostre słowa, ale pomijając to, muszę powiedzieć. Nauka Kościoła katolickiego o Chrystusie Jezusie jako Synu Bożym i zarazem Synu Człowieczym, jako o ukrzyżowanym i jako o uwielbionym, o Synu Człowieczym w ciele znikomym, od urodzenia do krzyża, o Synu Człowieczym w ciele uwielbionym, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, przebywanie w górze po prawicy Ojca, jest nadzwyczaj wartościowa i biblijnie nienaruszalna. Tu zawdzięczam Kościołowi Rzymskiemu wiele. Ten fundament jest z prawdziwego granitu. Na nim mogłem budować. Za to pozostanę wdzięczny. To chcę tu wyraźnie podkreślić, jak mówiłem już często o tym w kazaniach. Jakże mógłbym nauczyć się protestanckiego wolnomyślicielstwa? Cieszę się, drogi panie doktorze, że mogę dać panu na drogę tę zachętę, tę podstawę. Chrystus jest i pozostanie kamieniem węgielnym, fundamentem wiary, sprawcą i dokończycielem wiary. Stary przyjaciel, który sprawił panu wiele trosk i kłopotów, pozdrawia pana. Drogi panie doktorze, mój kochany przyjacielu z całego serca. Odpowiedziałem panu przed Bogiem na wszystkie pytania. Biblia jest prawdziwa. Jest prawdą pełną i całkowitą dla wszystkich ludów i narodów przez wszystkie minione i przyszłe stulecia, dla wszystkich religii najróżniejszych odcieni. Pan i Zbawiciel, niech błogosławi pana i rozweseli pańskie serce. Również w godzinie śmierci. Szczerze oddany, Louis Vogel, ksiądz.